Cześć, z tej strony Dominik Patryk, a nie Dominik. Witam. Dzisiaj sobie zagramy w taką gierkę, która zwie się Slendy Tubis 2, w Slendy Tubis 1 już graliśmy. Zresztą możecie ją nawet zobaczyć na naszym kanale. Więc zapraszamy na kolejny odcinek horrorowe granie z Dominik Patryk. Dobrze, więc teraz zacznijmy. Mamy tutaj właśnie to menu, które jest bardzo przystosowane do systemu Oculus Rift, czyli takich okularów, które nakłada się na oczy, to już mniejsza z tym. Więc weźmy sobie na single player, widać, że jest multi. Dobra, single player. I które teraz wybrać? Mapki są, dobra. Może jakoś tak przeglądniemy. Dobra. Dawaj dalej, szybciej. Opatrz. To Minecraft, dobra. To właśnie to jest z jedynki. Dobra, ale my sobie zagramy. Może żeby tak na początek, tak na rozgrzanie, to powiedzmy day. Dobra. Dobra, zagramy sobie i tak. No i collect all. To jakieś przybliżenie jest. Kamerkę się trzyma. A tu jest lampka, dobra, no to idę na. Zbieraj te właśnie. Szybko idź. Da się biegać. Jest shift właśnie, jest. I można biegać. Włączyć i wyłączyć latarkę. O, tak. Ale właśnie. Nie ma sensu. No właśnie, za bardzo nie ma. Ciu. O, jest taka muzyka mroczna. Ciu? Co to wygląda? Bak chyba, no idź dalej, bak, no. Ale. Aha, nie, to woda jest, no to woda. Właśnie myślę, że woda, do wody się znaczy, nie powinno wchodzić. Na tej lampce. No dobra, no idź dalej. Dobra, tu się nic nie dzieje. Dobra, no to idziemy. Zbieraj te właśnie te. Szukam. Tu mi się wykremu, to się tak nazywa. Ale tak, trawa. Patrzcie na kamerę taka czasami, bo chyba na kamerze można przybliżać, no. Kółkiem chyba. Drugi przycisk myszki. Ale trawa jest taka gęsta, idź dalej. Że nic nie widzę. No i szybko naprzód idź, skręcę. Jak zauważysz takie elementy, takie ważniejsze. No to idę. To wtedy właśnie się tam zbliżaj. Coś typu jakich, tak przynajmniej zazwyczaj jest w takich grach typu Slender, bo to gra też jest typu Slender. Sama nazwa w sumie wskazuje. Ej, co było? Nie, to jakieś. Woda, dobra, dalej mniejsza sobie, to pewnie jakiś troszkę. Jest taka w tle, nie wiem, za bardzo nie wiem, że słychać, ale taka dość mroczna muzyczka, takie jakby jakieś ujadanie. No i nie wracasz się cały czas. Nie, ja właśnie idę do przodu. To cały. Idź do przodu i ruszaj się gdzieś tu. To idę. O nie, w wodzie to nie za bardzo. A no, to jest dzień, to w miarę nie powinno być straszne. Dobra, jest, cel, tu by domek. Uwaga, uważaj tutaj, bo. No. Zazwyczaj jak jest taki element, w jedynce było tak, że tutaj właśnie. Słyszę takie muzyki. Czy muzyka taką. Jakby skrobanie o coś, czy. Nie, jakiś. To nic nie ma, górą może. Nie. O, tu jest wejście. Nie, uciekaj. No idź stąd, szybko, no idź do góry. Może górą tak. Jest wejście było tam, one wyskakiwały stąd. A jak, no widzisz, że ja się znam na Teletubbiesach. Zjazd, uwaga, jest. O kurde. Łeb, dobra, uciekaj stąd, bo zaraz będzie. Tylko jak teraz trzeba będzie. Jest zatopiony, ten teren Teletubbiesów jest zatopiony. Cie. No a wychodź, szybko, idź dalej, bo masakra po prostu. Na razie nie ma nic, co by nas za bardzo wystraszyło, oprócz tego, że jest po prostu takie. O, się przestraszyłem, to była trawa. Oprócz tego, że jest klimat taki mroczny, w tle jeszcze słychać takie odgłosy jakichś niedźwiedzi, jakichś dzikich zwierząt, takie różne takie ujadania, czy coś w tym stylu. Dawaj, idź dalej. Ale tylko ile ty trzeba zbierać tych kremów, tych tubisiowych? 15 przecież pisało, co nie pamiętasz? Aha. No nie wracasz się cały czas gdzieś tam. No idę prosto. No to ruszaj się. Uciekaj, bo on na pewno goni. To jest wiadome, że ktoś goni i. Znaczy wiadome. To jest na pewno jakieś tam, że można podejrzewać, że ktoś nas goni, no bo jaki sens znajdowania. Dobra, jesteś na jakimś terenie takim. Z jednej strony zdaje mi się, jakbym tu był już na samym początku. No to idź do, w jakimś celu, w jakimś kierunku, a nie. Bo idę cały czas w innym kierunku. Nie? Krążysz cały czas. Teraz nie, bo to są podobne tereny, to są takie jakieś bagna. Albo teren się po prostu powtarza. Nie, a gdzie się powtarza, co ty? Nie, to nie może, bo tu są te wszystkie. O! To jest mi się zdaje. Patrzcie tu. Uważaj. Ja się lepiej odsunę, bo zaraz jak coś. I uważaj na to drzewo, uważaj na to drzewo, bo ja coś czuję, że. No i skręciłeś chyba. Ja. Nie. Idź tam, nie mówię, że skręciłeś. Idź tam. Tutaj? Idź tam, o tam. Dobra.
Ale chyba mi się patrzę skończyły. Nieco na tę kamerę, bo... Tylko, że patrz, teraz ostatnią szansę mam przybliżenia chyba. O, już zero. Tak? Mhm. Oho, ho. Aha, ładuje się. A, ładuje się, no. Dobra, idź tam, idź tu w głąb, bo tu coś czuję, że coś tu może być, bo jest taki teren. Tak, myślałem, cio? Że jakieś cio. Ogóry jakieś tu są. Masakra. Idź, o, tu idź. Kurde. O, matko. Pewnie mnie goni. Tak, tak. Proszę, nie. Nie, ja w tej nie gram. Ja pierniczę. Nie, nie. Było tak spokojnie. Ja pierniczę. Ale... Co? Nie będę się odwracał. Tak, i to jest zasada, nie odwracaj się i nie chodź w wodzie. To jest zasada horrorów w sumie. A coś mnie kusi, żeby się odwrócić. Dobra, idź dalej. No, no, sobie można się wystraszyć. Idziesz nagle, nic w kółko, nic po prostu się nie może spotkać. Co to jakieś? Odwróć się. Dobra, idź. Nie. Czekaj, tu będzie, Tu jest chyba papka. O, motyw z jedynki. Tak jest. Dobra, idź stąd. Tu gdzieś tu będzie jeszcze jedno drzewko, bo to jest mapka remake z jedynki, więc można ją pamiętać, tylko tu jest praktycznie cały ten teren zalany. Bo tam było inaczej. Dobra, idź. Cały czas słuchaj takie dźwięki. Ja wiem. Dobra, idź, szukaj. Ja go widziałem przed chwilą chyba. Tak? To na kamerce możesz go przybliżać. Ja właśnie na tej kamerce tak jakby go widziałem. Tak? No po co stoisz? Nie, co jak ja robię. Widły w gnoju. idę. Ja wiem, co? Nie, to ja tak uciekam właśnie. Dobra, idę w jedną stronę. Ale tak mi się zdawało, jakby właśnie na tej kamerce tutaj, na tej jego broni, co to jest. Chyba latarce, no. Latarka, tak to jest kamera zdawało. Po prostu. Ja jest chyba motyw zaczerpnięty z Slendera. Dobra. Fajnie, że coś takiego właśnie powstało, że taka druga część... Ciu, tam... Nie, nic tu nie widać. No idź. Jest jasno, więc nie trzeba się... Nie... O, jest. Jest kolejne. Więc... O, jeszcze 12. Tylko, że ja czy nie uda mogę... nam się. Iść do przodu. Do przodu, iść tutaj tą dróżką. Czy uda nam się zdobyć wszystkie? Jest szansa, ale. Jak w ogóle to by nam to długo zeszło. No ale dobra, idź. No. No idę dróżką, jak chciałeś. To mi się zdaje, że to drzewo już. Fuck. Idzie za nami chyba. Tak? Znaczy nie wiem, ale. Jak tak idź. Się działo. Cicho, uważaj. Cicho, odwróć się. Może lepiej się nie rozglądaj. Dobra, ja uciekam lepiej. Znowu te dźwięki słyszę. Coś słychać? A kurde. Dobrze, idziemy dalej. Kurde. Szukamy. Znowu, szukaj znowu ty, szukaj tych, spać. tych... Uuuu! Ja pięć, aż się urany ob tarę moją. Jaki górl, czy? Ja pięć, to jest... okropne. Okropne. Pokaż go, pokaż. O, moja rana! Cię nie mogę. Jo, pierniczę. Dobrze, więc teraz zobaczymy tę mapkę Tubicraft, która jest po prostu, jest Minecraft, zbieraj to. No miseczkę widzę. Minecraft i to w miarę widać, że jest tak jasno. Zobaczymy, czy to będzie straszne. To, co przed chwilą zobaczyliśmy, to... Było masakryczne. Kurde, sobie... Dobra, no, dawaj dalej, idź. Przy takich... przy takich obiektach charakterystycznych się znajdzie... Oha, to jest, że on jest powieszony w tym drzewie. No. No, w sumie dobrze to pomyśleli. A ciekawe, jak będą wyskakiwać te twarze. Znaczy, będą takie minecraftowe. Widać, że tu jest inspiracja Minecraftem. Fajnie, że takie pojawiają się smaczki w takich grach. O. W tego typu.
Powiedziałbym, że nawet łatwiej się te miseczki tu znajduje i to jest... No bo jest jaśniej, nie ma tylu wszystkich tych wód. Teren jest bardziej płaski. No, dawaj, o, może nas się uda nam przejść. Na goni nas! Ja pierniczę, nie. Myślałem, że w tym nie będzie. Ej, ale on chyba też tutaj będzie, będzie stał, tak jak... Może będzie... Jak tam. Ale tu będzie chyba ten Minecraftowy. Czekaj, biegnij tak, żeby to wszystko znaleźć, bo może nawet, skoro tak w miarę już znalazłeś tyle, tak w takim szybkim czasie tych... O, jest. Tych tubisiowych kremów, to może ale się uda. Ja. Ale on będzie, on nie będzie takim gorylem jakby, jak przed chwilą zresztą widzieliśmy, tylko on będzie takim... Minecraftowym. Minecraftowym, takim dość małym, bo tam jest miniaturka, jak się ustawia. O, fajny, fajny teren. Fajnie to zrobili, że kilka terenów. Oj, tu jest ten po... Znaczy, lala. Tu nie ma. Nie no, za chwilę nie będzie według... no. Ale to nie jest na razie aż tak straszne, oprócz oczywiście tego, że idziesz nagle, niby jasno, a tutaj wyskakuje ci taki ryj. Dobra, idź dalej. Idę. O, jest. Widzisz, dobrze, że no. Poszedłem. Może się nawet uda zebrać wszystkie. Chociaż wątpię w to. Chyba to będzie nasza pierwsza... Pierwsza gra. Osiem zostało, ale to... Typu Slender, którą przeszedliśmy. Dobra, o, jest. O, jest. To może się uda. Ale najgorzej będzie pewnie z ostatnim, bo... Nie, bo najgorsze jest, bo gdyby... Don't tell tubisiów. Samo w sobie to, że on nie, goni... Tak. Samo w sobie, że on goni nas... I powiedzmy do nas podchodzi, to jeszcze nie jest aż tak straszne, znaczy jest straszne, ale plus dźwięk, wejdź tu. Pewnie to będzie plus tak samo dźwięk, jak tam. No to... Goni mnie! Cicho, uciekaj! Gdzie on jest? On tu może nie wejdzie. Jest ten głos z jedynki. To jest... Masakra, nie, po prostu... Ja... Zabił mnie. Gdzie on był? Ja pierdolę, jak? Nawet nie widzieliśmy jego ryjca. No, więc... To nie było to nie było takie straszne, choć sam ten dźwięk, więc... Przeraża. Dobra, chyba właśnie znaleźliśmy... chyba według mnie, chyba jedna z najstraszniejszych map, jakie tutaj są, bo jest naprawdę tutaj ciemno, niby jest zachód słońca, ale wszystko wokół ciemne i jeszcze takie dźwięki jakieś, powiedzmy takie ujadanie, duchy, jakieś takie nie. Strachy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zbieraj te... Kurde, najgorsze jest to, że jeszcze ten teren się tak powoli tutaj wczytuje i... Nie wczytuje, tylko jest po prostu ciemno tam i... To w sumie specjalnie. Uważaj, bo... No... Ciekawe, czy tu będzie ten dom teraz Tubisiów też. Też, nie wiem, bo to... Tam to było Tubiland, czyli po prostu te kraina Teletubisiów, że tak powiem. A tutaj będziemy mieli zupełnie co innego. Więc zupełnie nie wiemy, co tutaj jest. Cały czas przez siebie. Bo tamte mogliśmy przewidzieć, bo to po prostu były takie remake, że tak powiem, tego, co było w jedynce. O, widzicie? Koniec terenu. Tak? Tak. O, i co jeszcze można dodać, że ta gra jest darmowa. Więc każdy może w nią sobie pograć. Możemy pograć ją na przeglądarce, bez ściągania, ale z wtyczką tam Unity, to każdy tam ma. Dlatego dłużej się ładuje. Dłużej się ładuje i próbowaliśmy nawet na tamtym nagrywać. Nie no, strasznie jest tu mrocznie. Ale po prostu nie mogliśmy wejść, ładował się w nieskończoność, więc ściągnęliśmy jakieś 300 coś mega. Może tutaj. Ale na kamerze widać lepiej chyba ten teren, albo tak samo, nie wiem. Ale nie mogę cały czas się patrzeć, no lepiej widać, no ale wiesz. Idź, bo po prostu ale ten pierwszy to po prostu masakra. Mogę? O, jakiś zamek. Fuck, nie, on zaraz wyjdzie. No, zaraz wyjdzie i będzie... Ja pierniczę. To pewnie może nawet nie dało się tu zebrać tej papki, bo on tu od razu stał. No nie, można było najprawdopodobniej mu uciec, tak mi się coś zdaje. Albo to miała być ostatnia papka. No, w zależności jak to nie, chyba da się uciec, ale dobra. Dobrze, więc to będzie chyba ostatnia z tych mapek, które właśnie graliśmy. Więc jak widać, gra jest naprawdę straszniejsza od tego, co widzieliśmy w jedynce. A oprócz tego, że zawiera też tak jakby jedynkę. I jest dużo mapek, można na multi grać, to jest super. Jak ktoś lubi horror, to jak najbardziej.
Więc to jest chyba tyle co do tej gry. Slendy Tubis 2. Jeżeli lubicie horrory, to zapraszamy do zagrania w tę gierkę. Zresztą link do pobrania, do zagrania przez przeglądarkę będziecie mieli gdzieś tam w opisie. Więc żegnamy się z wami. Servus.